Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do Was senior gracz, a to jest kolejny odcinek moich przygód na lasce w poszukiwaniu złota, czyli gra Gold Rush The Game. Na początku, jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję za wszelkiego rodzaju komentarze, polubienia i subskrypcje, które pojawiły się od opublikowania poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że ten będzie dla Was jednakowo interesujący. A w dzisiejszym odcinku zaplanowałem przede wszystkim pożegnanie z małą koparką. Z tego prostego względu, że mam 150 uncji złota, z czego powiedzmy sobie 105 jest na pewno moje. Część z tego będę chciał sprzedać, kupić dużą koparkę, troszeczkę przyspieszyć wydobycie. Być może, zobaczę, ale to nie jest pewne, być może dokupię drugi mobilny przesiewacz, żeby zrobić tak zwany poziom 2,5, tak, czyli duża koparka i dwa mobilne przesiewacze, ale jak powiedziałem, nie jest to na razie nic pewnego. Zobaczymy, jak mi się będzie kopało i być może w trakcie dokupię ten drugi przesiewacz. A jak powiedziałem, chciałbym teraz 10 dni popracować do zimy, żeby znowu nazbierać jak najwięcej wiaderek złota. No to cóż, krótkim skokiem i przeskokiem skakuję do samochodu i jadę oczywiście do Kowala. Ale zanim pojadę do Kowala, to jeszcze jest jedna rzecz do zrobienia. Byłbym zupełnie o niej zapomniał, czyli wskakuję z powrotem do koparki. Tak, biegnę w stronę mojego wyrobiska, bo tam przecież dostało wiaderko z magnetytem. 78, prawie 80% wypełnienia. Czyli tak jakby 8% w przyczepce, można powiedzieć. I mam zamiar ten magnetyt również oddać do fabryki i zobaczyć, co mi się jeszcze uda zrobić, jeżeli chodzi o ulepszenie Kowala. No to cóż, jedziemy. Jestem w strefie magnetytu w fabryce. Oczywiście biorę moje wiaderko, zrzucam do przyczepki. Siach, tak jak powiedziałem, pokazuje 8%. No i cóż, cięgniem wajchę, że tak powiem. Siach! I mamy 8854 uncje magnetytu. Moi drodzy, jest to kawałek, że tak powiem, żelastwa do zbycia. I mam nadzieję, że uda mi się w jakiś sposób Kowala ulepszyć, a w zasadzie nie tyle samego Kowala, co jego kuźnię. No to cóż, do Kowala. Jestem u Kowala. No to cóż, zaczynamy od ulepszania. Koszt. Ile? 6000. No i dobrze, i proszę bardzo, cyk. Koszt ulepsz. Zostało 2600. No, tu potrzebujemy zdecydowanie więcej. Ilość wytapiania w zasadzie też. To w zasadzie, można powiedzieć, chyba się łączy z czasem, ale ja myślę, że na początek zaczniemy od tego, że skrócimy sobie czas wytapiania. Ok, bo magnetytu jeszcze na pewno nazbieram. Więc już w tej chwili mamy minimalny koszt, można powiedzieć, przetapiania złota. No i można powiedzieć prawie średnie straty, no ale jeszcze po prostu nie mamy możliwości wytapiania zbyt wiele. Nie szkodzi. Wobec tego wytapiamy pierwsze 20 uncji i tak mam zamiar 3 razy po 20 uncji zupełnie spokojnie wytopić, a może nawet 4. W zasadzie 4. 4 sztaby po 20 uncji każda. Zobaczymy się, jak będą wytopione wszystkie. Odebrałem ostatnią sztabkę złota. Wobec tego jadę do banku, żeby ją sprzedać. W zasadzie na sprzedaż mam przy sobie dwie sztabki. Dwie już zostały sprzedane. To zresztą widać po stanie mojego konta. No i jak powiedziałem, przetopię 80 uncji. Tak też zrobiłem, co też widać po ilości posiadanego przeze mnie złota. Na razie jeszcze jest go zbyt mało, żeby myśleć o
jakimś potężnym rozwinięciu działalności, ale pomalutku już będzie można w tym kierunku działać. Na początek, jak powiedziałem, będę chciał zakupić dużą koparkę, a następnie będziemy kombinowali dalej. Dobrze, mamy 94 tysiące. Ja myślę, że to jest pieniędzy w tej chwili. Zresztą zaraz pojedziemy do parku maszynowego i przekonamy się, czy jest czym szaleć. I jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym sprawdzić, szczerze mówiąc, ale to może przy następnej okazji. Dobrze, no to cóż. Zobaczmy, ile kosztują maszyny, ile kosztuje duża koparka, to jest chyba duża koparka, 84,5 tysiąca prawie. Dobrze, a ile kosztuje ładowarka czołowa? 153, no troszeczkę więcej. Dobrze, przypomnijmy sobie, ile kosztują te zabawki. Aha, stówkę, no to tak jak mówiłem, jeszcze mam troszeczkę za mało tego złota, żeby się angażować w duże rzeczy. Natomiast zastanawiam się nad zbiornikiem paliwa. On mi się i tak przyda później, a przecież nie będę jeździł co chwilę na stację benzynową i z powrotem, żeby kupować paliwo. W związku z tym myślę, że zrobię rzecz następującą. Koparkę, moi drodzy, to ja bym wynajął. Za 3379, to są 3 uncje złota, powiedzmy sobie, z każdego dnia. Ja myślę, że ja ich wydobędę troszeczkę więcej. Zamiast kupować ją, to ja bym ją na razie wynajął. Potem oddam, jak będę miał dużo pieniędzy i wtedy sobie ją kupię. No tak, powiedzmy sobie, że to jest tak, jakbym wziął kredyt z banku, ale spróbuję to w ten sposób zrobić, że wynajmę koparkę, ale kupię duży zbiornik paliwa i będę miał pieniądze na paliwo. Nie będziemy wynajmować, tylko go sobie zupełnie spokojnie kupimy. I teraz jest pytanie właśnie. A ile za wynajem Frankiego? Ujojojojoj, to nie to mnie jeszcze nie stać. A na jeden dzień nie będę wynajmował. I jeszcze tylko sprawdzę, ile ładowarka czołowa, bo chciałbym się zobaczyć, jak to wygląda. 6100, dobra, może przy okazji. Dzisiaj w takim razie skończy się na tym, że wynajmę właśnie dużą koparkę i duży zbiornik paliwa. Ok, teraz tak, trzeba będzie wydać jeszcze troszkę pieniążków, bo trzeba będzie przenieść te rzeczy, o, czyli razem jeszcze 5000. Ok. No i co, wracamy na działkę i jeszcze trzeba będzie wydać trochę pieniążków na paliwo do tego dużego zbiornika. Ale póki co zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Wracam na działkę i prawdopodobnie wezmę się do kopania. Ok, wróciłem na działkę. Proszę bardzo. Wszystko stoi, duży zbiornik paliwa tutaj, a duża koparka tutaj. No to cóż, a światła, tak jest, dobrze, światła trzeba wyłączać. Czy my tu coś mamy? Nic nie mamy, ale dlatego ja od razu właśnie zamówię sobie pierwsze paliwo na jutro. OK, na full, tak, żebym nie musiał jeździć nie wiadomo ile razy. I teraz już nie muszę, przez jakiś czas nie będę musiał przynajmniej jeździć na stację benzynową, bo zupełnie spokojnie
będę miał swoje paliwo tutaj, a tutaj zawsze samochodem z przyczepką paliwową sobie będę mógł podjechać. Dobrze, zobaczmy teraz, ile mamy w dużej koparce paliwa. No troszeczkę mamy. O! Pół baku gdzieś. Dobrze. To w takim razie dotankujmy drugie pół z cysterny. Zobaczymy, ile to będzie. To jest chyba z drugiej strony. Tak, to jest z drugiej strony. Zobaczymy, jaką ma pojemność właśnie bak dużej koparki w stosunku do pojemności przyczepki. Tak jak powiedziałem, jest tu gdzieś około pół baku, więc trzeba zobaczyć mniej więcej, ile nam paliwa zostanie. Przyczepka była wypełniona w 60%, a zostanie nam 33, 32, 31, 30. 30% zostało, to by znaczyło, że pełny zbiornik to jest 60% z cysterny. No to okej, to w porządku, to jeszcze cysterna to jest troszeczkę więcej niż jedno tankowanie i bardzo dobrze. Dobra, no to cóż, teraz muszę się udać na miejsce wyrobiska. Tak, tylko sobie troszeczkę podniosę ramię, żeby tam nigdzie o ziemi nie zawadzać. Światła. No i cóż, jedziemy! I jedziemy, moi drodzy. Jestem prawie na miejscu, teraz tylko chciałbym się ustawić odpowiednio do tego mojego przesiewacza, jak i również do ściany. Czyli obrócę się najpierw na gąsienicach o 180 stopni, tak żeby stać tyłem do przesiewacza właśnie. Tak operować ramieniem. Ale nie jest powiedziane, że nie będę chciał ustawić się troszeczkę inaczej. Nie muszę ostatecznie stać wcale tyłem. Podnieśmy sobie ramię, zobaczmy, dobrze. OK, będzie można skrawać ścianę, że tak powiem, i to mi się też bardzo podoba. No to cóż, trzeba w takim razie przeprowadzić próbę generalną. Jak nam się to uda? Ile jestem, ile będę w stanie nabrać? I zrzucić oczywiście tutaj. Pusto jest pusto. 45%. No to cóż, dwie łyżki. Można powiedzieć i po wszystkim. Tak jest, proszę bardzo. Dwie łychy. I można powiedzieć, że nasz przesiewacz jest zapakowany, bo jest w miarę blisko, no to powiem tak, nie pozostaje chyba nic innego, jak kupić następny przesiewacz i postawić go tutaj obok i napełniać dwa. No to jak już będę to wszystko miał, to zobaczymy się znowu. A ja tymczasem wskakuję do samochodu i udaję się do sklepu.
Jestem w sklepie, no i teraz muszę zrobić oczywiście niezbędne zakupy. Przyjechałem po przesiewacz, więc na pewno go wezmę. Ale teraz oczywiście będę potrzebował jeszcze jednego generatora, żeby go zasilić. Tam razem musi to być generator, a nie pompa. Tak, mamy generator. I szczerze powiem, zastanawiam się właśnie nad pompą elektryczną, bo jaką ona ma prędkość przepływu nie jest podane. Jest tylko, że jest to mała pompa wody i tyle. Jest dużo droższa niż elektryczna, przepraszam, niż zwykła spalinowa, ale ma tę zaletę, moi drodzy, że no, będę wtedy odpalał wszystko jednym przyciskiem na generatorze prądu, bo nie pamiętam, czy mała pompa była w stanie, że tak powiem, uciągnąć dwie maszyny. Nie wiem też, czy ta będzie w stanie uciągnąć dwie maszyny, ale szczerze powiem, przemawia do mnie ta idea właśnie, że będę to wszystko robił jednym tylko przyciskiem. Dobrze, będę potrzebował jeszcze jednego przewodu cienkiego do wody i praktycznie tyle, bo rozdzielacz mam, więc nie będę go potrzebował. Dobrze, zobaczmy, czy kupiłem wszystko. Przenośny przesiewacz, przenośny generator, pompa i cienki wąż do wody. Ok, w porządku. Mamy to. No to teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko powrzucać to wszystko na pakę, podczepić przyczepkę. A, przewód jeszcze wysokiego napięcia 1. O, zupełnie bym zapomniał i dopiero się drapał w głowę po przyjeździe na działkę, jak ja mam zasilić. Dlatego, że nie chcę po prostu przekładać tego przewodu raz w teraz we w te i wolę mieć osobny przewód i nie będzie problemu z tym wszystkim wtedy. Dobrze, mamy też przewód. Weźmy, wrzućmy sobie pompę. Ok. Przewód do wody, czy też wąż do wody jest. Przewód wysokiego napięcia jest. Teraz pomalutku, powolutku próbuję przyczepić, czy też podczepić przyczepkę. Okej, okay, przyczepka podczepiona, proszę bardzo, ciach i możemy spokojnie wracać na działkę. Potem tylko ten cały sprzęt ustawić i wziąć się do eksploatacji. Dobrze, moi drodzy, jakoś mi się udało dotaszczyć i wytaszczyć. Mam ten przesiewacz drugi tutaj. Chyba go będę musiał jeszcze leciutko samochodem teraz popchnąć, po to, żeby zjechał tam bliżej tego pierwszego. O, właśnie tak. Tylko teraz zobaczę, czy ja mam dostęp do tych elementów przyłączeniowych. Nie bardzo. Więc troszeczkę będę musiał go inaczej postawić, ale widzę, że on się za chwilę sam przestawi. Dobra, ja sobie jeszcze chwilę potańczę w takim razie z tym przesiewaczem, a jak to już wszystko będzie stało, to widzimy się znowu. No i mamy wczesny ranek. Wreszcie można powiedzieć, uporałem się z tą całą maszynerią. Działa w miarę, powiedzmy sobie, sprawnie. Jest to wszystko poukładane. No i teraz nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu kopać, kopać, kopać i jeszcze raz kopać. No i jak już nakopię znowu trochę tych wiaderek, to pewnie zobaczymy się znowu i wtedy zobaczę, jaki urobek uda mi się w ciągu tych kilku czy kilkunastu dni pozyskać. Na razie sobie
Będę musiał przynieść tutaj właśnie troszkę wiaderek, po to, żeby nie musieć za nimi biegać. Zastanawiam się też nad odblokowaniem sobie pracowników i być może zatrudnieniu kogoś do podmieniania tych wiaderek, bo to by mi znacznie ułatwiło sprawę, ale na razie będę sobie radził sam. Dobrze, moi drodzy, to co? Mała demonstracja, jak to działa. Jedziemy, można powiedzieć, na dwa wiaderka. Tyle tylko, że oczywiście będę musiał kopać troszeczkę precyzyjniej niż to robią do tej pory, żeby te łyżki trafiały naprawdę pełne tam do tych zasobników. Czyli żeby te 45, powiedzmy sobie, bo to jest bodajże 50%, to jest max, żeby te 45% na zasobniku uzyskać. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam jak zwykle do polubienia, komentowania, subskrybowania. Jak się podobało, powiedzcie znajomym, niech też przyjdą i obejrzą, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!